Cześć. Przyjechaliśmy do pierwszego oficjalnego sklepu Apple w Polsce, żeby pokazać Wam tłumy, jakie miały tutaj się zjawić przy okazji premiery nowego iPada. Tłumy niestety wyszły przed naszym przyjściem, ale zgodnie z informacjami, jakie udało nam się uzyskać, w ciągu pierwszej godziny udało się sprzedać około 10 iPadów. Na ekranie widzicie w tym momencie właśnie nowego The New iPad, czyli iPada 3. Zmian względem poprzedniej edycji jest niewiele. Przede wszystkim jest to dużo szybszy układ graficzny oraz nowy ekran. I tutaj musimy naprawdę przyznać, że nowy wyświetlacz zainstalowany w iPadzie naprawdę robi piorunujące wrażenie. Kolory są świetne, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na genialną rozdzielczość. W tym momencie na ekranie widzicie porównanie obrazu w tablecie Samsunga z obrazem, jaki wyświetla nowy iPad. Wyraźnie widać, jak wyglądają czcionki, wyraźnie widać, jak większą rozdzielczość ma nowa konstrukcja Apple'a i jak przekłada się to na końcowy efekt. Nowy iPad wyposażony jest w wielorodzeniowy, dużo wydajniejszy niż dotychczas układ graficzny, dzięki czemu możemy spodziewać się zupełnie nowych gier, które pchną mobilną rozrywkę na wyższy poziom.